Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, a to jest kolejny odcinek Wiedźmina 2 edycji rozszerzonej. No i w poprzednim odcinku skończyliśmy w kurhanach. Ja sobie tutaj wyszedłem już poza te kurhany, było to gdzieś w tym miejscu mniej więcej. No i teraz udajemy się tutaj, żeby wszystko już zwiedzić i nie musieć tutaj wracać. Więc to jest jedyne takie miejsce tutaj poza Vergen. Oczywiście z drugiej strony... Właśnie, coś tutaj możemy jeszcze znaleźć, ewentualnie tutaj pozabijamy sobie harpie, może się zaktualizuje nam dziennik i wpis o harpiach. Wtedy będziemy mogli tutaj już sobie powoli zaczynać zlecenie na harpie wykonywać. O, jeszcze mutagen efektów krytycznych, to się może przydać później. Dobra, lecimy sobie dalej. Kolejne harpie tutaj wylatują. Wow, trochę ich tu sporo. Więc szybko się ich pozbądźmy. Mogą napaskudzić tak samo jak upiory, chociaż harpie są chyba słabsze. No, ale ciągle tutaj wyskakują nowe. Ajajaj, żdobi go do końca, znaczy ją. W sumie ciul powie, czy to ona, czy on, ale raczej ona. Dobra, coś tutaj... Wow, jakieś zwłoki tu są. O, proszę. Kapituła czarodziejów, jakaś księga. A kto chce, to niech się zatrzyma film i to przeczyta. I okej. No, zobaczmy, co my tutaj mamy jeszcze. Pozbierajmy te dobroci wszystkie, co nam tutaj harpie pozostawiały. A myślę, że coś tutaj leży. Okej, czy coś tutaj jeszcze znajdę? Ewentualnie raczej nie. Więc tutaj jedynie co do tej wieży się udajmy. Zobaczymy, co my tutaj znajdziemy. No, wskakuj, zdążę, hehe. Nie zaatakujesz mnie. Dobra. I możemy sobie magiczny krystał tutaj podnieść. No to się może przydać. No i zaskoczmy. I pokonajmy tą harpię. No to jest jakaś lepsza harpia, silniejsza. Kurde, nie chciałem wskakiwać, no. Ajajajajaj. No, złaś, Geralt. I odsuń się troszkę. No i Arda użyjmy. I pokonajmy. Widać jakiś lepszy rodzaj harpii, silniejszy. Okej. A tutaj zrobię cięcie, no i widzimy się już w Vergen, tam musimy porozmawiać z Jaskrem, bo już tutaj nie mamy nic tak naprawdę do roboty poza tymi murami Vergen. Oczywiście mówiąc o tej stronie tutaj, bo tutaj będziemy jeszcze wychodzić, to na pewno. Więc zbierzmy sobie, zobaczmy, co tutaj zostawiło nam ta harpia. Tylko gdzie to leży? O, dobra, mniejsza z tym, ja tu robię cięcie i widzimy się już u Jaskra. Okej, jesteśmy już tutaj w Vergen. Tutaj... O, jest Iorweth, może z nim sobie pogadamy jeszcze, zobaczmy. Witaj. Jaki cel ma Filipa? Dlaczego zależy jej na wolnym Vergen? Jak każda czarodziejka lubi mieszać w polityce. Żadna nie zawaha się poświęcić cudzego życia dla realizacji swoich planów. Każda, żadna. Życie ma więcej kolorów niż czarny i biały. Raczej więcej odcieni szarości. A co do magów, nie mam złudzeń. Wiesz, jaki los zgotowała elfiej młodzieży królowa Doliny Kwiatów? Enid Anglenna, znana też jako Francesca Findaber, czarodziejka, w zamian za utworzenie królestwa elfów Dol Blatana, wysłała Scoia'tael na rzeź. Mieli atakować tyły wrogów Nilfgaardu. Była szansa, by wszystko odwrócić. Mogła się przeciwstawić cesarzowi. Mogła wezwać wiewiórki do obrony Doliny Kwiatów. Dlaczego tego nie zrobiła? W imię wyższych racji. Tak chciał nilfgaardzki cesarz. Dlatego po zakończeniu wojny pozostaliśmy bandytami. Dlatego elfy giną. A nasza młodzież jest mordowana przez takich jak Roż. I dlatego nie ufam Filipie Eichhardt. Roż może być po tamtej stronie mgły. W takim razie wreszcie go dopadnę. We Flotsam byłem już blisko. Od dawna próbujesz go dopaść? Odkąd został dowódcą niebieskich pasów. I podczas swojej pierwszej akcji wyciął podległe mi komando do ostatniego elfa. Zaskoczył mnie pierwszy i ostatni raz. Wiesz, że na jego miejsce przybędzie tuzin innych. Gorszych. Nie stosuje się to do Vernona. Bardziej zawzięty diabeł jeszcze po tej ziemi nie chodził. Im dłużej działa, tym jest lepszy. Muszę to przerwać. Więc to sprawa osobista. Zemsta rodem z jaskrowych pieśni. Wymaga tego bezpieczeństwo Scoia'tael. Z pierwszych dowódców takich oddziałów żyje tylko on. Do kolekcji brakuje ci tylko odznaki z Temerii. Trzeba kończyć rzeczy, które się zaczęło. Ta dłoń, za którą Scoia'tael są gotowi pójść na bitwę. Opowiedz mi o niej. Saskia? Ona nie jest dłoń. Nie jak inni. Widziałeś ją. Nie muszę ci tego tłumaczyć. Chcę walczyć o Dolinę Pontaru dla wszystkich ras. Myślałem, że nienawidzisz ludzi. Jestem wojownikiem, nie idiotą. To najlepsze, na co możemy teraz liczyć. Lepsze niż Dolina Kwiatów. Byłeś w Dolinie Kwiatów? Dol Blatana jest wasalnym państewkiem cesarza Nilfgaardu. Nazywają ją państwem wolnych elfów, ale Scoia'tael nie mają tam wstępu. Dostaliśmy kolejną bolesną lekcję. Ale dzięki wolnej Dolinie Pontarów wszystko może się zmienić. Minęło 5 lat od ustanowienia Dol Blatana. Przez ten czas osiedliło się tam ponad 2000 elfów. Wiesz, ilu dzieci się doczekali? kilkunastu. To nie jest Dolina Kwiatów w Wiedźminie. To Dolina Bezpłodnych Starców. Powiedz to Francesce. Jakieś wieści o Leto? Jest gdzieś po drugiej stronie mgły, czuję to. Okej, tutaj troszkę pogadaliśmy z Iorwethem. Jeszcze nie miał przepaski na oku. Oho, Wiedźmin. Bla, bla, bla. Pozdrawiam. No tutaj, pomimo że mają imiona, to i tak za dużo nie pogadają. Tędy kto się wychodziło? Chyba nie. Dobra. Czyli jednak tędyk. Tutaj już Jaskier zaraz powinien być. Więc se pogadamy z nim o tym. I spróbujemy wykonać tą misję. Myślałem, że już w tamtym odcinku ją skończę, ale jeszcze doszła ta misja główna, symbol śmierci. No i troszkę się to jakoś wydłużyło. Aj, kurde, nie tędy ja idę. Idzie się tutaj nieraz pogubić. Ale już mniejsza z tym. Gdzie ten Jaskier się tutaj podział? O, gdzieś tutaj już niedaleko powinien być, na jakimś placu chyba, z tego co widziałem na minimapie. Okej, dobra, jest tutaj. Teoretycznie powinien być. A, dobra, już kumam, czemu to tak pokazuje. On jest w karczmie, tylko że karczma jest pod ziemią. No i, tutaj musimy wejść do karczmy. No szkoda, że tutaj właśnie nie nawiguje nas do karczmy. I później dopiero ten wskaźnik jaskra by pokazywał, no ale cóż. Gdzie ten Jaskier się podziewa? Powiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Wpuśćcie tego i zaraz nie bój się go! Geralt, siadaj! Nie mieliśmy okazji uczcić twojego rajdu we mgle. Aha, przepraszam, gdzie moje maniery? Sheldon Skaggs, weteran bitew z Sodden i Podbrenną. I wszystkich karczem po drodze! Starostę Vergen już poznałeś. Witam. Panowie, nie wiem jak wam, ale mi od tego witania w gardle zaschło. To ciekawe, bo nie powiedziałeś ani słowa. Jaskier dobrze gada! Kolejka dla wszystkich! Chętnie zwilżę gardło po podróży. Zwłaszcza w tak zacnej kompanii. Szkoda, że nie ma z nami Kaleba Stratona. Niech mu ziemia lekką będzie. Ano, krasnolud był to zacny. Wypijmy za niego. Sheldon, co ty tak z tyłu zostajesz? No bo wiesz, tego... Szykuje mi się dzisiaj małe chędożonko. To tym bardziej powinieneś wypić dla większego animuszu. Ale mi kuśka wtedy więcej jak ty ze starej baby. To se marchew przywiąż. Co cię do nas sprowadza, Geralt? Dlaczego wy, krasnoludy, walczycie dla Saski? Gdybym miał smykałkę do interesów, kto wie, może siedziałbym teraz na życi, we własnym zajeździe i srał na tę wojenkę. Ale co ja umiem? Robić toporem, od co? A jak mogą mnie zabić, to wolę wiedzieć, za co nadstawiam karku. Baba zbzikowana jest, prawda? Gotowa plunąć w twarz samemu cesarzowi. Ale przyznać trzeba, że wie, co to wojaczka i psia mać słusznie prawi. Wolne Vergen. Nieważne, czy jesteś krasnolud, człowiek, czy elf parszywy. Widziałeś go, Zigrin? Już mu elfy śmierdzą. Ale w bitwie to by i 30 łucznikami nie pogardził. Słyszeliście o sztandarze Burej Chorągwi? Potrzebuję go do zdjęcia klątwy. Sztandar leży pochowany w krypcie razem z poległymi. Gdzie jest ta krypta? Niełatwo tam trafić. Za targowiskiem skręć w prawo i szukaj przejścia wydrążonego w skale. Doprowadzi cię do doliny z grobowcami i kryptami. Zdrowie poległych! Słyszeliście może o roślinie zwanej krasnoludzkim nieśmiertelnikiem? Czy słyszeliśmy? A czy świnie mają ciasne dupy? Szczerze? Nie mam bladego pojęcia, Skaggs. Może ty nam powiesz? To takie powiedzenie. Tylko ty tak mówisz. Ten nieśmiertelnik, Wiedźminie, rośnie w pobliżu złóż antracytu i glinokrzemianu. Filipa potrzebuje go do wyleczenia Saski. Rzadkie to cacko, ale niedaleko stąd jest kopalnia. I kto wie, może je znajdziesz głęboko pod ziemią. Daleko do tej kopalni? Gdzie tam? W samym Vergen, w górnej części. Widzę, żeście się nieźle zapalili do tej wyprawy, a nikt słowem nie wspomniał Wiedźminowi, że kopalnia zamknięta. Zamknięta, racja, ale właśnie nadszedł czas zrobić w niej porządek. Wszelkie podziemne gówno wyplenić. O czym mówicie? Nie dalej jak miesiąc temu górnicy zaczęli znikać. Potwory jakieś na dole siedzą. Mieliśmy wysłać ekipę dziarskich chłopaków, ale Saskia zarządziła, że potrzebuje wszystkich żołnierzy tutaj na górze. Zamknęliśmy szyb w obawie, że się świństwo po wsi rozlezie. Widać, przypłynęliśmy w samą porę, Geralt. Najwyraźniej. Chodźmy. Tak jest. W takiej kompanii żaden potwór nie jest straszny. Co ty na to, Sheldon? Idziesz z nami, czy wolisz chędożyć jakąś dupkę? Chędożenie nie zając, a druga taka okazja nieprędko się trafi. Ha! Idę z wami! Spotkamy się przy wejściu do kopalni. Okej, chyba te podziemne życie to jest właśnie poboczne zadanie. Jeszcze tylko zerknę, a jednak nie. No to coś musiało mi się tu pomieszać. Ale tak dziwne, dwie tylko takie poboczne misje by były w akcie drugim. Pogadajmy w takim razie z Jaskrem. O, dobrze, że jesteś, Geralt. Rym do cudzie. Nie jestem poetą. No wiem, ale czasami masz niezłe pomysły. Ludzie? Dobre. Piszesz poemat dla nowej muzy? Lepiej. Układam hymn Vergen. Chcesz usłyszeć pierwszą wersję? Nie. Słuchaj. Niech powstaną ci, co równość się im śni, co słysząc łopot sztandaru na wietrze do płuc chcą wciągać wolności powietrze. I pójdźmy razem, stań się naszym bratem. Wybór jest w twoich rękach, wybieraj więc zatem. Jak daleko zajdziemy w tym niezwykłym cudzie? Ramię w ramię i bok w bok. Elfy, krasnoludy, ludzie. I jak ci się podoba? Rymuje się. Dobra, to już lepiej mów, co żeś wywęszył. Dobra, tutaj pogadajmy sobie oczywiście z nim. Zostałeś nadworną tubą propagandową? A wiesz, co mi się tu najbardziej podoba? Tu nie ma żadnego dworu. Ludzie są przy Saski dlatego, że chcą, a nie, że muszą, albo że tak wypada. Masz tendencję do popadania w skrajności. A ty masz tendencję do osrania każdej, nawet najwznioślejszej idei. Staram się patrzeć trzeźwo na świat. Ale dołączyłeś do nas. Prawda? W tej chwili jestem po stronie Vergen. Tylko się nie angażujesz, co? Vergen to nie dziewka, którą można wychędożyć bez zobowiązań. Masz rację. Jak się wlazło na chybotliwy most, najlepiej przejść na drugą stronę. No i wreszcie mówisz jak ludź. O, przepraszam, to było rasistowskie. Wreszcie mówisz mądrze. Zauważyłem, że Iorweth się zmienił. Bo tutaj wszyscy się zmieniają. Oczywiście oprócz ciebie. Nie lubię takich zmian. Nie wierzę w nie. Głupi jesteś. Saskia dała Iorwethowi szansę. Jak ją wykorzysta, będzie mógł wyjść ze swojej nory. Mało tego, jak mądrze rozegra karty, wszyscy zaczną go szanować. Ludzie pamiętają tylko to, co chcą pamiętać. Masz rację. Niepodległe państwo w Dolinie Pontaru może sprawić, że Iorweth przepoczwarzy się z bandyty w rycerza. Dlatego nie ma się co dziwić, że się zmienił. Dziecka pod opiekę bym mu nie dał. Ale kto wie, co z niego będzie. Znowu przypomniała mi się Yennefer. Triss, Yennefer. Ty to masz życie. Po pierwsze, nie ma pewności, że Yennefer żyje. Po drugie, nie mam pojęcia, czy Triss żyje. No fakt. Niby masz dwie, a tak naprawdę nie masz żadnej. Takie jak one łatwo nie giną. Ruszam za Triss, jak tylko będę mógł. A co z Yennefer? Dowiem się, kiedy ją spotkam. Przypomina mi się coraz więcej. Powoli układa się to w całość. Co tym razem sobie przypomniałeś? Podróż. Niekończącą się wędrówkę na południe. Szedłem za Yennefer, za dzikim gonem. Nie wiem jak długo, było zimno. We wsiach, które spotkałem na szlaku, mieszkali tylko starzy ludzie, ale nikt nie chciał mi powiedzieć, co się stało z młodymi, z dziećmi. Starzec, którego przycisnąłem, twierdził, że w okolicy grasują watachy wilków, że plenią się utopce i zgnilce. Nikt nie chciał mówić o dzikim gonie. I co dalej? Nie wiem. To może chociaż jakiś trop? Mówiłeś, że istnieją elfie poematy na temat gonu. Powiedziałem, że mogą istnieć. I to stare. Ja ich nie znam. Ale rozejrzyj się po okolicy. Może wpadnie ci coś w ręce. Jedno jest pewne. Po tej stronie mgławicy nie ma Leto. Jak chciałeś gonić mordercę, to trzeba było pójść z Roszem do obozu Henselta. To, że poszedłem za Triss, nie oznacza, że zapomniałem o Leto. A w sumie to nie wiem, dlaczego tak bardzo ci na tym zależy. Nie twój kurnik, nie twoje kury. Leto dużo o mnie wie. Może wyjaśnić mi pewne sprawy. Tylko nie wiem, czy chciałbyś się o nich dowiedzieć. Zobaczymy. Załóżmy, że go dorwiesz. Co z nim zrobisz? To się okaże, jak poznam prawdę. Znalazłem tomik twojej poezji. Moje miłosne wiersze! Jakiś bydlak mi je ukradł. Pewnie, żeby się popisywać przed jakąś dzierlatką cuchnącą owczymi bobkami. Bez tych wierszy czułem się, jakbym poszedł do burdelu bez jajec. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Albo nie. Wiem. Chodźmy na wódkę. Ja stawiam. Mam lepszy pomysł. Na piwo? Może być piwo. Mnie tam wszystko jedno. Chciałem cię prosić o przysługę. Proś o co tylko chcesz. Nawet o cnotę. Oczywiście, gdybym był cnotliwy. Wyjątkowo twoja cnota mnie nie interesuje. Tylko nie mów, że znowu potrzebujesz wiersza dla południcy. Gorzej. Błagam cię, Geralt. Nie pakuj mnie w jakieś mętne historie z potworami. Jestem artystą, a nie... Dlatego chcę, żebyś wywabił Sukuba. Czyś ty oszalał? Chcesz, żeby mnie baba z kopytami zajeździła na śmierć? Ale z drugiej strony jakoś trzeba umrzeć. Po zmroku czekaj na mnie koło spalonej wioski. Okej, tutaj mała pogadanka była. Tak, jak w Wiedźminie 1 tutaj Jaskier pomagał nam właśnie wiersze ułożyć dla południcy, tym razem dla Sukuba. No i to może się... Jaskier się tutaj obawia, że może to się źle skończyć. No ale... jak wiadomo, tutaj Sukub jest pożądaną istotą i Jaskier długo go nie trzeba było namawiać, jak widzieliście. Tylko muszę tutaj pomedytować sobie do zmroku. Myślę, że północ powinna tutaj wystarczyć na pewno, tylko troszkę będzie ciemno, niestety. No ale cóż, w takim razie tutaj lećmy tutaj, gdzie mamy się spotkać z Jaskrem. No i zaraz zobaczymy, co tutaj się stanie. O, nie to zadanie, tak w ogóle mam oznaczone. Będzie to. I okej, tutaj Jaskier powinien tu już na nas czekać. Idziemy? Nie mogę się doczekać spotkania z naszą potworną pięknością. Jej piękność zabiła już kilkunastu mężczyzn. Dopiero teraz mi o tym mówisz? Jakoś trzeba umrzeć, nie? Będę miał na ciebie oko. Ona też. Tylko nie daj się jej pocałować. Zwykle nie odmawiam kobietom czułości, ale spróbuję. Do dzieła. Tak. No i tutaj będziemy musieli chyba w jaskra. Tak. Od czego by tu zacząć? Tak, musimy kierować jaskrem. Jeśli zechcesz, miła, obok się położyć, spytałoby me serce twoje białe dłonie, czy zechcą je zatrzymać? Gdy mą pierś otworzysz. To chyba nie tak szło. Haha, i coś pomyliłem. Jeśli spytało, czy zechcą je zatrzymać, czy dobrze mi zrobić? To chyba nie tak szło. Jeśli zechcesz, to najpierw bym cię kochał, a potem zapytał, czy zechcesz coś przekąsić? Czy dobrze mi zrobić? To chyba nie tak szło. O nie, tutaj to zabawnie trochę brzmi, ale... Jeśli zechcesz... Nie pamiętam, jak to szło dokładnie. To najpierw, czy zechcesz... Gdy mą pierś otworzysz. To chyba nie tak szło. Może zacznijmy wtedy od tego. Gdyby nasze ciała mogły pieśń ułożyć, spytałoby me serce twoje białe dłonie, czy zechcą je zatrzymać? Czy dobrze mi zrobić? To chyba nie tak szło. No raczej troszkę tutaj nie do końca pasuje. Gdyby nas... Spytałoby, czy zechcą... Gdy mą pierś otworzysz. Kim jesteś, piękny? Poetą, pani. Przyszedłem tu wysławiać twą nieziemską urodę, jeżeli tylko uczynisz mi ten zaszczyt i ukażesz się moim oczom. Oj, tak. Ukaże się w całej okazałości, nie tylko oczom. Poczujesz mnie wszystkimi zmysłami. Zapraszam cię na przygodę twojego życia, piękny poeto. No. Powinienem iść po Geralta. Z drugiej strony nigdy nie chędożyłem Sukuba. Jestem taka niedopieszczona. Uwielbiam, gdy kochankowie układają wiersze na cześć mojej urody. Ale nigdy jeszcze nie recytował ich dla mnie prawdziwy poeta. Właśnie, tutaj mogliśmy iść po Geralta, ale... tutaj Jaskier, jak to Jaskier właśnie. Nigdy nie chędożył Sukuba, jak to powiedział, i chce skorzystać. I dobra, na razie... Ten chędożony kretyn tam wlazł. Sam wpakowałem tego durnia w tarapaty. Muszę go teraz z nich wyciągnąć. Tak, dobrze to Geralt ujął. No i teraz musimy zasuwać za... Wow, jeszcze upiory się tu pojawiają, o proszę. Tego się nie spodziewałem tutaj. Ale pojedynczo raczej tutaj problemów mi nie będą stanowić. O, jeszcze jeden. No to pozbądźmy się go i właźmy za jaskrem. To już raczej by było na tyle. No. Blokujesz się. Dobra, złazimy w takim razie. W ogóle zapiszmy grę. I zobaczmy, co nas tutaj spotka. Nie pamiętam, żebym cię tu zapraszała, Geralcie z Rivi. Wypuść jaskra. Nie przyłączysz się? Spokojnie, Wiedźminie. Nic mu się nie stało, wręcz przeciwnie. Jest bardzo szczęśliwy. Tak jak inni mężczyźni, których zamordowałaś? Nikogo nie zamordowałam. Ci, którzy przyszli, zaznali nieziemskiej rozkoszy. Wysysasz ich jak pospolity wampir. Potrzebuję ich sił witalnych. Ale nie zabijam. Co zrobisz z jaskrem? Wypuszczę go, gdy tylko się obudzi. Jeżeli nie ty, to kto zabija młodych mężczyzn? Jestem w stanie uwieść każdego. Mój czar działa na mężczyzn dopóki tego chce. Niestety jeden głupiec zakochał się we mnie do szaleństwa. Nie jest w stanie zaakceptować moich potrzeb i zabija moich kochanków. Kim jest ten kochanek? To piękny elf o imieniu Elejas. To właśnie on zlecił mi zbadanie morderstw. W ten sposób odsuwa od siebie podejrzenia. Na szczęście nie jesteś głupcem. I dlatego uważam, że teraz to ty odsuwasz od siebie podejrzenia. A pokazał ci ciała pomordowanych? Nie. Mówił, że zostały pochowane. Przez niego. Wcześniej zmasakrował je tak, żeby wyglądały na zabite przez bestie. Dobrze, że się tym zająłeś. Chciałabym, żebyś doprowadził to do końca. Porozmawiam z nimi i wrócę tu. Mam nadzieję, że przypieczętujemy naszą znajomość. Ja okej, tutaj raczej już nic nie pogadamy. Jaskier tutaj... To na nic. Sam go nie obudzę. No, Jaskier tutaj widać nieźle się bawi. Wróciłeś, a elf dalej żyje. Okej, myślę, że będzie coś do pogadania, ale to dopóki nie pogadam z elfem, to nic się raczej nie stanie, więc udajemy się teraz tam. Okej. Może pomedytujmy troszkę, żeby jaśniej się zrobiło. Co prawda ja tutaj dobrze widzę, ale na YouTubie tutaj różnie to bywa. I może być prawie nic niewidoczne, więc wolę tutaj już normalnie, przy normalnym oświetleniu tutaj grać. No i dobra, gdzie ten Elejas, czy będzie pod karczmą tam dalej stać? Zaraz się przekonamy. No i już powoli będziemy mogli zająć się chyba fabułą. Jeszcze te zlecenie na... jak to się było, się zwało, harpie sobie wykonamy. Też może troszkę zająć, co prawda, ale tak czy inaczej już my powoli zbliżamy się do tego momentu, żeby się zająć spokojnie fabułą. W następnym odcinku coś sobie rozwiążemy te zadanie zlecenie na harpie, no i wtedy już będziemy mogli cisnąć fabułę do przodu. Znalazłem Sukuba. Zabiłeś ją? Ona twierdzi, że to ty jesteś mordercą. Miałeś zabić potwora, a nie ucinać sobie z nim pogawędki. Wiem, co należy robić. Skoro jej uwierzyłeś, to chyba nie wiesz. Oszukałeś mnie. Dobrze wiedziałeś, że w spalonej wiosce zamieszkał Sukub. Wiedziałem. Bałem się, że jak ci wyjawię wszystko, nie będziesz chciał mi pomóc. Miałeś rację. Nie pomagam mordercom. Co ty bredzisz? Nikogo nie zabiłem! Łżesz. Zakochałeś się w niej. Mordowałeś konkurentów. Sukub często przyprawia rogi. Kocham ją. To prawda. Reszta to bzdury. Gdybym zabił Sukuba, mężczyźni przestaliby ginąć, a ciebie nikt by nie podejrzewał. Nic nie rozumiesz! Manipulowała mną tak jak teraz manipuluje tobą! Iorweth dowie się o wszystkim, a ty zawiśniesz za swoje zbrodnie. Oszalałeś? Jestem niewinny! No okej, teraz musimy porozmawiać z Iorwethem o tym. Tylko bez żadnych sztuczek! Dobra, tutaj musimy troszkę naokoło sobie pójść. No niestety tam krótszej drogi nie ma, to jest jedyna droga właśnie do Iorwetha. Okej, i z tego co pamiętam, to chyba Iorweth nam tutaj nie uwierzy i nie do końca pamiętam, co tam będzie trzeba zrobić do końca, żeby poprowadzić tą sprawę. No wiadomo, najprościej byłoby zabić Sukuba. Gdzie ten Iorweth się podziewa? Zobaczmy, może na mapę będzie prościej. Dobra, tam jest Iorweth, czyli przede mną. I okej, tutaj w domu siedzi, jak widać. Witaj. Twój Scoia'tael Elejas morduje ludzi z Vergen. Masz jakieś dowody? Elejas to jeden z najlepszych wojowników. W ciele ofiary tkwił odłamek ostrza. Porównaj go z bronią Elejasa. Zajmę się tym. Elejas musiał się dowiedzieć, że znamy prawdę. Uciekł z miasta. No i okej. Tutaj Gdybym nie kupił tych narzędzi chirurgicznych, to nie wydobyłbym tego materiału z tego kawałku metalu. No i dzięki temu tam Iorweth nam uwierzył ostatecznie. Właśnie z tego co pamiętam, to musiałem się chyba wracać poprzednią rozgrywką, bo właśnie nie kupiłem tych narzędzi chirurgicznych, ale mam nadzieję, że to już zakończę całe zadanie, jeżeli porozmawiam z Sukubem. Już chyba nie będziemy musieli tam szukać tego Elejasa. No ciężko by było. No, to już nie pamiętam właśnie, czy to zakończy zadanie, czy będę musiał go znaleźć. Ale już wolałbym, żeby to zakończyło zadanie, bo szukać mi się go by nie chciało już. Pewnie bym musiał gdzieś po drugiej stronie mgły go szukać, albo gdzieś w całkiem innym... O proszę. A jednak on tu nas zaatakował. No, tego już nie pamiętałem, szczerze mówiąc. Ale dobra. No. Kurde, będzie teraz blokować się minda jedna. No. Elejas. No nie fajnie tutaj postąpiłeś. Mogłeś rozważniej to poprowadzić. No. Już nie chciało mi się tego blokować. I ładne wykończenie. Tutaj art ulepszony i proszę bardzo. Schowajmy miecz i zobaczmy, co on tutaj będzie miał przy sobie. No, masz coś w ogóle? Użyjmy medalionu. No, to raczej przy sobie nic on nie miał, więc złaźmy do Sukuba i porozmawiajmy sobie z nią. Później jeszcze z Jaskrem będziemy mogli. Dobrze, że skróciłeś męki tego głupca. Czeka cię rozkoszna nagroda. Zrzuć ubranie i odpręż się. Tak. Geralt tutaj niczego nie odmówi. No i oczywiście będziemy musieli pogadać z Jaskrem. W skrzyni obok łóżka zostawiłam ci mały upominek, żebyś nigdy nie zapomniał. Żegnaj, Wiedźminie. Wow, jeszcze mi się kręci w głowie, a proszę. Gdzie ta skrzynia jest? Okej. Jakąś zbroję jeszcze dostaliśmy, o proszę. Plus 15, no lepsza, lepsza. Więc sobie ją zostawię. Kurde, tylko niech mi się nie kręci już w głowie. Dobra. No to czyli jeszcze zostaje nam tak naprawdę, ale to już nie jest etap zadania, porozmawiać z Jaskrem o tej sprawie. Ale tutaj zakończymy odcinek, już w następnym odcinku tam sobie z nim porozmawiamy i się zajmiemy zleceniem na harpie, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.